ciepło i mokro. Tak aura powitała lato. Oznacza to problemy na polach. W tej chwili przede wszystkim ochrony wymagają zboża jare. Są to te gatunki, gdzie jeżeli jeszcze nie został wykonany zabieg fungicydowy, bezwzględnie ten zabieg fungicydowy należy wykonać. Ze względu na to, że rozkład opadów, suma temperatur ewidentnie sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Przede wszystkim dwie choroby, mączniak, prawdziwy zbóż i traw i rdza. To są te choroby, które teraz rozwijają się w dużym nasileniu i będą się rozwijały, dlatego że no, praktycznie rośliny takie jak jęczmień, jary, pszenica, jara jeszcze asymilują i no, jeszcze przynajmniej będą miały około miesiąca wegetacji. Uprawy ziemniaków także cierpią z powodu zarazy ziemniaka. Tu opryski należy wykonywać systematycznie co kilka dni. W zbożach nie można zapomnieć o pszenicy ozimej, choć tu zabiegi fungicydowe powinny już być wykonane. Ochrona kłosa przed fuzariozą to jeden z podstawowych oprysków. Bezwzględnie zabieg ten powinien zostać wykonany tak naprawdę już. Do fazy dojrzałości wodnej ziarna wykonuje się taki zabieg i należy zwrócić uwagę na karencję środka, który będziemy stosować. Dlatego, że tutaj zostaje nam już, no, nawet nie wiem, czy cały miesiąc do zbioru, także no, informacja o tym, jak długo przed zbiorem powinien zostać zastosowany preparat, bezwzględnie musi być przez rolnika brana pod uwagę. Pozostałości w ziarnach grożą wykluczeniem plonu, a badania kontrolne odbywają się coraz częściej. Gdy środki ochrony roślin nie zdążą się rozłożyć, a trafią do konsumpcji, mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Zaniechanie walki z chorobami grzybowymi może, tak jak tu, zupełnie zniszczyć plon, ale grzyby są niebezpieczne, nawet gdy ich nie widać. Każdy grzyb powoduje to, że w ziarniach gromadzą się mykotoksyny, substancje odpadowe, substancje powiedzmy jakieś odpadowe z ich metabolizmu, które są bardzo niebezpieczne dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt, ponieważ mają oddziaływanie nawet kancerogenne, także tego trzeba unikać. Stąd właśnie ogromny nacisk na walkę z fuzariozą. Trzeba pamiętać o tym, że grzyby z rodzaju fuzarium to są mykotoksyny. Mykotoksyny, czyli odchody grzybów tak naprawdę. I my to zjadamy. My zjadamy mykotoksyny później w ziarnie, które jest używane do produkcji mąki, do produkcji chleba. Zwierzęta bardzo silnie reagują na zawartość mykotoksyn w ziarnie. Bardzo dużo upadków zwierząt ma miejsce w związku z wysokim porażeniem ziarna mykotoksynami. Walka z chorobami grzybowymi to tak naprawdę podstawa do zdrowego odżywiania, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Bez fungicydów trudno dziś mówić o efektywnej uprawie roślin. Są to jednak środki kosztowne, dlatego tak ważny jest sprzęt do oprysku. Warto się przyjrzeć tym nowoczesnym maszynom. Ciekawą rzeczą jest dyszel, który ma możliwość ustawienia w pozycji górnej bądź w pozycji dolnej. Dyszel dodatkowo amortyzowany na specjalnych tulejach gumowych. Zbiornik kraterowy o pojemności 4100 litrów. Zbiornik do mycia zbiornika głównego zlokalizowany w środkowej części maszyny, który leży na osi kół, w związku z czym nie wpływa nam na stabilną pracę tej maszyny. Układ zawieszenia Equilibra wielowahaczowy, który zapewnia odpowiednią pracę belki podczas oprysku na polu. Elementów wpływających na jakość pracy opryskiwacza jest sporo, choćby skręt na oś, by podążał po śladach kół ciągnika. To już funkcja sterowana elektronicznie. Komputer w nowoczesnym opryskiwaczu może bardzo ułatwić pracę. Ustawiamy sobie ilość, czyli dawkę oprysku. Komputer wtedy utrzymuje nam tą dawkę niezależnie od prędkości pracy ciągnika. Mamy również informację o aktualnej prędkości, o aktualnym areale opryskanej powierzchni. Rozłączanie sekcji z GPS-u po to, żeby nie opryskać dwa razy tej samej powierzchni, po to, żeby nie pryskać niepotrzebnie przy klinach wszelkiego rodzaju na polu. Warto zaznaczyć, że nawet najnowocześniejsze rozwiązania będą niczym, jeśli zastosuje się złe rozpylacze. Podczas zabiegów pestycydowych koniecznie trzeba pamiętać także o usuwaniu pozostałości w opryskiwaczach. Warto stosować w tym celu specjalistyczne środki z dwóch podstawowych powodów. Chodzi o to, żeby robiąc oprysk na przykład w jednoliściennych, wjeżdżając później w dwuliścienne, żeby nie narobić sobie szkód. A drugi aspekt ekologiczny, mianowicie zawsze jest problem, co z pozostałością, czyli z tymi popłuczynami. Jeśli robimy to wodą lub zwykłym jakimś środkiem myjącym
takim z gospodarstwa domowego, on nie załatwia nam problemu dezaktywacji tego, co w tym opryskiwaczu zostało. Dlatego ważne jest, żeby stosować środki, które dezaktywują same pestycydy, które ewentualnie mogą się jeszcze znajdować w opryskiwaczu. Na tym nie warto oszczędzać, tym bardziej, że nie są to drogie środki. Nowoczesny opryskiwacz natomiast to spora inwestycja, ale nie tylko inwestycja we własną wygodę. Dobrze pracujący sprzęt pozwala zaoszczędzić. W Polsce średnio stosuje się oprysk w wysokości 200 litrów na hektar. Nie jest to problematyczne, dlatego że to jest bardzo duża ilość wody. Natomiast na zachodzie już jest taki trend, żeby bardzo mocno zminimalizować te dawki i stosuje się dawki wielokrotnie niższe, poniżej 100 litrów na hektar często. Są to dawki w ilości 60-50 litrów na hektar, czyli bardzo niskie. Ale żeby stosować taką dawkę, trzeba mieć bardzo profesjonalny sprzęt i trzymać się w reguł, dlatego że tak niska dawka jest jeszcze bardziej podatna na warunki atmosferyczne. Ale mamy tutaj dużo oszczędności. Dużo mniej wody, dużo mniej przejazdów i wyższa skuteczność cieczy roboczej ze względu na jej mniejsze rozcieńczenie. Tu jednak precyzja dawkowania musi być bardzo wysoka. Historia pszczelarstwa w Polsce sięga czasów słowiańskich. Pierwszymi pszczelarzami byli bartnicy, a pierwsze ule to po prostu drewniane kłody z dziuplą. W końcu ciężką kłodę drewnianą po prostu zastąpiły ule skrzynkowe, czyli zbite po prostu z desek. Na początku one jeszcze nie miały ramek, miały tylko górną beleczkę, tak zwaną snozę, do której pszczoły w sposób naturalny dobudowywały plastę. Przełomowym etapem było wynalezienie ramki, ponieważ ramka ogranicza pszczoły w budowie plastrów. Ramkę można wyjąć, przenieść, pozyskać z niej miód, nie uszkadzając plastra. Zmieniły się techniki pozyskiwania miodu. Same pszczoły natomiast od wieków są niezmiennie wzorem pracowitości i współpracy. Dla wspólnego dobra potrafią nawet kraść. Bardzo rzadko się zdarza, że pszczoła, rodzina, której już nie ma ani jednego jaja, które nadawałoby się na wyhodowanie matki, bo do wyhodowania matki musi być jajo zapłodnione, potrafi to jajo ukraść innej rodzinie i wyhodować sobie matkę. Matka jest podstawą funkcjonowania całej pszczelej rodziny. Raz, matka wytwarza feromony, także dla pszczół można powiedzieć, dla nas niewyczuwalne, ale dla pszczół to taki intensywny zapach, który utrzymuje rodzinę w dyscyplinie. Znaczy, jeżeli tych feromonów jest dużo, każda pszczoła czuje zapach mateczny, wszystko jest w porządku, rodzina pracuje. Jeżeli matki nie ma, nie ma tych feromonów, rodzina przestaje pracować. Drugą rolą królowej jest składanie jak największej ilości jaj. Każda pszczela matka potrafi złożyć dziennie 2000 jaj. Ogórek gruntowy to z pewnością jedna z najpopularniejszych roślin z rodziny dyniowatych. Pod względem powierzchni uprawy zajmuje w Polsce czwarte miejsce, tuż po kapuście, cebuli i marchwi. Mimo że uprawa ogórków gruntowych nie jest zbyt skomplikowana, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Priorytetem są odpowiednio dobrane nawozy i środki ochrony roślin. Nawożenie jest bardzo ważne w produkcji ogórka. Nawozy, które obecnie stosujemy w uprawach ogórków, to są głównie nawozy mineralne,
nawozy dostosowane do produkcji ogórków z odpowiednią zawartością składników azotu, potasu, fosforu. Czy istnieją jakieś szczególne zagrożenia związane z nawożeniem ogórków? Stosowanie nadmiernej ilości azotu na pewno wpływa negatywnie na barwę, na parametry, jeśli chodzi o konserwowanie, o to, jak ten ogórek się zachowuje w przechowaniu. Rolnicy i działkowcy uprawiający ogórki gruntowe muszą radzić sobie z groźnymi chorobami atakującymi te rośliny. Dlatego tak istotna jest fachowa wiedza i systematyczna kontrola rozwijających się warzyw. Mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy to są w tej chwili najgroźniejsze choroby. Mączniak rzekomy też potrafi zniszczyć w zasadzie w ciągu 2 tygodni potrafi zniszczyć uprawy, jeżeli nie będą stosowane środki ochrony. I tutaj jak przy większości upraw polowych, rolnik czy hodowca musi, plantator musi bardzo, bardzo szczegółowo cały czas obserwować plantację i w momencie, gdy zaczyna obserwować pierwsze jakieś tam pojawy się chorób, interweniować odpowiednimi środkami ochrony roślin. A jak z chorobami walczą rolnicy? Mamy tylko preparaty, które ograniczają jak gdyby populację bakterii. Nie mamy antybiotyków, które by te bakterie zniszczyły, bo stosowanie antybiotyków jest niedozwolone w rolnictwie. Mamy różnego typu choroby wirusowe, jakieś zaburzenia wirusowe. No i tu jesteśmy bezradni, bo praktycznie nic na to nie możemy poradzić.